Witam serdecznie w kolejnym odcinku Luczyn po godzinach. Tym razem zajmiemy się podszykowaniem maszyn do sezonu i kilkoma tematami bieżącymi, które swoje już na regale odleżały. W dużym KTM-ie założymy nieco szersze i niższe sety, wyczyścimy czujnik hamulca, wypierzemy i nasączymy gąbkowy filtr powietrza, przy okazji zrzucania baku zmienimy źródło zasilania nawigacji, uporządkujemy przewody od dodatkowego oświetlenia, założymy pady grzewcze pod własne manetki oraz wymienimy olej i filtr oleju. Następna w kolejce czeka perła, czyli Yamaha MT-09 SP, której musimy wyczyścić i nasączyć filtr powietrza, plus wymienić olej i filtr oleju. Później to samo zrobimy w huśce, gdzie oprócz spraw filtrowo-olejowych przeczyścimy jeszcze rolgas, który po kilku zabawach w piachu i błocie odbija już nieco wolniej niż by wypadało. Zmienimy jej także sety z fabrycznych na te zdjęte z KTM-a, bo jak się okazuje mają identyczne gniazda. Na koniec, już po całej robocie, będą jeszcze dwa słowa na temat ochrony kolan podczas zabawy na dwóch kółkach i to zarówno na asfalcie, jak i poza nim. Pokażę Wam, czego do tej pory używałem, od najbardziej gównianych pianek po ortezy z włókna węglowego i podzielę się z Wami swoimi złotymi myślami w tym temacie. To tyle słowem wstępu, bierzemy się za robotę, bo pogoda się mocno naprostowała, łapy już swędzą do jazdy, jakby miały wysypkę, a tu nic nie porobione. Zgodnie z obietnicą z poprzedniego LPG, tego w którym montowaliśmy i testowaliśmy dodatkowe oświetlenie do jazdy po zbyrach, otrzymujecie teraz te trzy minibary LED-owe. Zwycięzcy znajdują się w opisie pod filmem. Wszystkich, którzy nie chcą przegapić kolejnych okazji na jeszcze lepsze nagrody, zapraszam do subskrybowania kanału, bo już na sam początek sezonu mam dla Was kilka zarąbistych niespodzianek. Zarówno w KTM-ie, jak i w Afryce Szymona pierwszy raz przetestujemy, jak sprawdza się i co daje obniżanie podnóżków. Dla wysokich osób, przynajmniej w teorii, pomysł wydaje się dużo lepszy niż znaczne podnoszenie kierownicy riserami. Obniżenie setów o 3 cm nie ma żadnego wpływu na prześwit motocykla, ponieważ dalej jesteśmy dużo wyżej niż jego najniższy punkt. Kolana będą nieco niżej w pozycji stojącej, ułatwiając kontrolę motocykla nogami i dodatkowo nie trzeba będzie się aż tak mocno schylać do kierownicy. W pozycji siedzącej nogi będą troszkę mniej ugięte w kolanach, co powinno przyczynić się do lepszego krążenia. Podnóżki są dodatkowo nieco szersze od oryginalnych i będą dawać lepsze podparcie pod większą częścią stopy. Miejmy nadzieję, że przełoży się to na większy komfort i mniejsze zmęczenie podczas wypadów, na których robimy często po kilkanaście godzin dziennie. Za moment startujemy na pierwszy kilkudniowy wypad po zbyrach na południe, także jeśli tylko będziecie chcieli, to za kilka miesięcy będę mógł się z Wami podzielić opinią z użytkowania takiego rozwiązania, czy to coś daje i czy w czymś przeszkadza. Wymiana podnóżków w takich motocyklach nie jest rzeczą skomplikowaną, mamy dosłownie trzy czynności na krzyż. Prostujemy i wyciągamy spinkę i wysuwamy trzpień trzymający podnóżek oraz sprężynę. Ponowne założenie podnóżka wymaga z kolei odrobinę więcej finezji. Przekładając trzpień przez otwory gniazda oraz samego podnóżka, musimy jednocześnie założyć na niego ściśniętą sprężynę. Ja używam do tego najczęściej po prostu szczypiec nastawnych. Dla osób, którym się trzęsą łapy i strzelają sprężyną po całym garażu, pokażę później przy okazji huśki jeszcze sposób z drucikiem. Gdy trzpień przeszedł nam już na wylot, zakładamy podkładkę i blokujemy go, przekładając spinkę i wyginając jej wąsy. Z drugiej mańki robimy dokładnie to samo, tylko żeby wyciągnąć trzpień, musimy puścić dźwignię hamulca. Pozostaje nam już tylko korekta wysokości dźwigni hamulca oraz biegów, ale to już sprawa bardzo indywidualna. Trzeba wyjechać na próbną rundkę w butach motocyklowych i od razu będzie wiadomo, czy jest coś do zmiany, czy może być. Jedna z najczęściej występujących pierdół w tych maszynach, czyli pojawiający się i znikający błąd czujnika przedniego hamulca. Odkręcimy go sobie i przeczyścimy, aczkolwiek szczerze wątpię, że to rozwiąże temat. Można go oczywiście wymienić, jest do kupienia z całym przewodem i nie jest to czynność trudna, ale pytanie, czy w przypadku, gdy nie powoduje on żadnych komplikacji w korzystaniu z motocykla, jest sens wywalać na to od razu około 250 zł. Dopóki w niczym mi to nie przeszkadza, to zostawiam. Odkręcam nakrętkę od spodu klamki i zdejmuję plastik trzymający czujnik. Czyszczę z syfu. Klika ładnie, nie ma żadnych zewnętrznych uszkodzeń. Montuję całość z powrotem.
Jak na razie błędu nie wywala, ale to trzeba się chwilkę przejechać, żeby wiedzieć, czy to cokolwiek dało. Sama wymiana filtra lub jego serwis, czyli czyszczenie i nasączanie, jest sprawą prostą. Niestety KTM z jakiegoś powodu w motocyklu dedykowanym do opuszczania asfaltu postanowił to znacznie utrudnić poprzez konieczność rozebrania połowy maszyny, żeby się do niego dostać. Wspominałem i pokazywałem Wam to już wielokrotnie, ale zawsze mnie bierze to samo osłabienie, jak przychodzi pora na kolejne odświeżenie filtra. Stękaniem nic nie zmienimy, zobaczymy sobie za to, jak sprawdził się filtr gąbkowy, którego używałem w tym motocyklu pierwszy raz i który był przez kilka miesięcy ciągle po piachach, mega kurzących się bezdrożach, a później błotach. Mam cichutką nadzieję, że w boksie nie znajdziemy syfu, inaczej trzeba będzie szukać innego rozwiązania. Ani filtry papierowe, ani sportowe typu KNN zupełnie nie zdały egzaminu do naszego rodzaju jazdy, moment i były całe zacementowane. Filtry gąbkowe, jak te, których używam w Enduraku, wydają się znacznie lepszym pomysłem. Daruję Wam już oglądanie odpinania wszystkich torebek z motocykla, przejdźmy prosto do rozbierania maszyny, zdjęcia baku i dostania się do filtra. Dekadę później mamy już odkręcone wszystkie śrubki, zamykamy kraniki, ściągamy węże, podłączamy przewód paliwowy, wtyczkę od pompy i możemy wreszcie zdjąć bak. No i dobra, w boksie suchutko i czyściutko, czyli wygląda na to, że filterek spełnia swoje zadanie. Sama gąbka, tak jak można było się spodziewać, ma grubo nawalone, ale skubaniutka wszystko ładnie wybroniła. W takim razie nie ma co cudować, filterek zostaje, tylko go sobie odświeżymy, czyli wypierzemy, nasączymy i może śmigać dalej. Dokładnie czyszczę także wszystkie powierzchnie styku uszczelki filtra z boksem. Sprawdzamy i w razie potrzeby czyścimy także ranty pokrywy boksa. Moczymy i bardzo dokładnie myjemy filtr gąbkowy. Przy okazji myję oczywiście również wszystkie ramki. Po praniu wpłynie do czyszczenia filtru, myję dodatkowo zwykłym Ludwikiem i dobrze wyciskam całą wodę z filtra. Odkładam całość na grzejniczek aż do całkowitego wyschnięcia, a my w tym czasie ogarniemy sobie dwa zaległe tematy, które od dawna czekały, aż będzie znowu zdejmowany bak. Zarówno nowe światełka, jak i nowa nawigacja sprawdziły się w użytkowaniu świetnie, jestem z nich zadowolony i zostają na dłużej. Także pora poprawić i uporządkować ich podłączenia. Odpinam wiązkę dodatkowego oświetlenia od akumulatora i prowadzę je wewnątrz ramy, pod bakiem razem z innymi przewodami. Na koniec roboty oczywiście połapiemy sobie jeszcze wszystko ładnie trytytkami. Po drugiej stronie czeka nas troszkę większe wyzwanie, ponieważ nie tyle przekładamy sam przewód zasilający od nawigacji, co zmieniamy źródło zasilania. Kto widział odcinek z montażem, to pamięta, że nawigacja była podłączona bezpośrednio do akumulatora, czyli urządzenie wymagało ręcznego wyłączania, żeby nie pobierało soku na zgaszonej maszynie. Natomiast teraz podłączymy się tak, by nawigacja była zasilana już tylko przy włączonym zapłonie i byśmy mogli wykorzystać jej funkcję automatycznego wyłączania, gdy gasimy sprzęt kluczykiem. Obcinam stare końcówki na przewodzie Garmina i zarabiam nowe wtyki do bezpośredniego podłączenia się do wolnych fabrycznych przewodów z sokiem w obwodzie zapalniczki. Robię próbę i wygląda na to, że jest ok. Połączenia są w silikonowych koszulkach, ale owijam je jeszcze dodatkowo izolacją. Całość będzie ładnie spięta i ukryta pod puszką gniazda zapalniczki. Na razie nie robimy tego jeszcze na gotowo, bo za chwilę będziemy tutaj instalować coś jeszcze. Filterek już mamy suchutki, także bierzemy się za nasączanie i montaż. Filozofii wielkiej w tym nie ma, trzeba całą gąbkę po prostu wypaprać w oleju, dać jej przesiąknąć, później usunąć nadmiar i wycisnąć, żeby się z niego nie lało, bo nie o to też chodzi. Jak skończymy, to odłożyć na trochę, żeby sobie odparował i można zakładać. Wkładamy filtr w ramce na swoje miejsce, upewniając się, że jego uszczelka nam prawidłowo przylega do otworu. Wrzucamy pozostałe plastiki, zapewniające odpowiedni docisk filtra do otworu w boksie. Jeśli wszystko sprawdziliśmy i jesteśmy pewni, że filtr prawidłowo przylega, to deklujemy boksa i znowu mamy spokój z tematem na jakiś czas. W
Wreszcie po niemal 2 latach wiszenia u mnie na ściance przyszła wiekopomna chwila i przetestujemy sobie ten patencik z padami grzewczymi robionymi przez KTM-a. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, ale żeby się też nie powtarzać, zrobimy teraz małą podróż w czasie do LPG numer 11 z 2022 roku. Kacper, który napisał do mnie przez Facebooka, podpowiedział mi bardzo ciekawe rozwiązanie w kwestii podgrzewania manetek. Opcja dobra dla osób, które tak jak ja nie chcą jakichś wielkich Oxfordów z ogromnym sterownikiem na kierownicy, tylko mieć własne gripy, te co się lubi, i dla nich zrobić dyskretne, ale skuteczne grzanie. Są to same płytki grzewcze, przyklejane do kierownicy, na które możemy zakładać dowolne gripy i mają prosty, miniaturowy przełącznik, który możemy sobie gdzieś skitrać. Wszystko chyba jasne. Grzanie założymy sobie na początek dokładnie tak, jak przewidział to jego producent, czyli na dołączonej w zestawie wiązce z przełącznikiem i zasilanie damy bezpośrednio z akumulatora. Natomiast jeśli te pady się sprawdzą, to przetestujemy sobie później zupełnie inne podłączenie, ponieważ w tym konkretnym motocyklu mamy jedną bardzo ciekawą opcję. Grzane manetki były dostępne do tych maszyn w ramach oryginalnych akcesoriów i można je było sobie dokupić jako opcję wyposażenia, zresztą dalej można, tylko że cena jest słabiutka, no i kończymy wtedy ze standardowymi gripami, a nie takimi, jakie lubimy, czy do których jesteśmy przyzwyczajeni. Dla porównania, za te wkładki zapłaciłem niecałe 200 zł. W każdym razie w tym motocyklu za lampą są gotowe przewody pod grzanie manetek, w których niestety nie ma żadnego soku, niezależnie czy motocykl jest odpalony czy nie. Jak się przez przypadek okazało, gdy próbowałem różnych kombinacji przycisków, z ukrytego menu możemy sobie sami aktywować opcję grzanych manetek. Pojawia się nam wtedy jeden dodatkowy ekran główny z możliwością ich włączania i nawet wybrania poziomu grzania. Także w teorii można wywalić niemal wszystko z tego zestawu i przerobić go pod obsługę z fabrycznego komputerka. Trzeba będzie sprawdzić, ile soku wtedy podaje na nie motocykl i czy grzeją tak samo mocno jak bezpośrednio z akumulatora. Jeśli różnice będą niewielkie, to takie rozwiązanie byłoby idealne. Ale tak jak mówiłem, zanim to wszystko potnę na kawałki, zobaczmy najpierw, czy te pady się sprawdzą, bo akurat za moment startujemy na pierwszą kilkudniową wyprawę i znowu będziemy mieć wieczorami 0 stopni lub ciutkę poniżej. Kto śmigał całodniowe trasy w takich warunkach, ten wie, co się dzieje z dłońmi przy większych prędkościach i wielu godzinach non-stop takiego zamrażania. Ja przez ostatnie 10 lat nie miałem grzanych manetek na żadnym sprzęcie, ale odkąd zaczęliśmy robić te zimowe wyjazdy, to taka opcja przestała mi się wydawać fanaberią, a zaczęła raczej koniecznością. Także w tej chwili podłączamy wszystko tak, jak przewidział producent. Na dzień dobry sprawdźmy, czy to w ogóle działa. Podłączamy się z obwodem na razie na szybko pod akumulator i uziemienie i sprawdzamy wszystkie ustawienia przełącznika. Możemy ustawić przełącznik na grzanie mocne, słabe lub wyłączone. Przy ustawieniu grzania mocnego dość szybko dochodzimy na ponad 100 stopni. Dalej nie sprawdzałem, ponieważ nie chcę, żeby mi się roztopiła folia z klejem, która jest pod spodem. W każdym razie, nawet ze sporymi stratami ciepła podczas jazdy, jest szansa, że będzie to wystarczające. Przy ustawieniu grzania na słabe, temperatura na padzie dochodzi na trochę ponad 60 stopni. Zestaw wygląda na sprawny, przechodzimy do instalacji. Zaczynam od zdjęcia osłony dłoni. Usuwam druciki. Pozbywam się starej manetki. Dokładnie czyszczę i odtłuszczam kierownicę, na którą zaraz będę przyklejał pada. Chciałem przetestować nowe gripy ze zintegrowanymi zaciskami, takich, których nie trzeba kleić. Niestety sprzedawca zrobił mnie w bambuko i zamiast nówek, tak jak mówiła oferta, przysłał mi produkt używany z zaskniętym czerwonym Loctite'em na śrubach i śladami użytkowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz manetek. Poszło wszystko od razu do zwrotu. Po moim zgłoszeniu sklep nabrał wody w usta, nie udzielając już żadnej odpowiedzi. Po kilku dniach oddali kasę. Na szczęście miałem jeszcze zapasowy komplet gripów, których używam najczęściej, więc nie opóźniło mi to roboty. Instrukcja mówi o przyklejeniu wkładki przewodami w stronę kierowcy, ale ja tam chcę mieć je ładnie poukrywane, także robię sobie po swojemu. W boku nowego gripa wycinam otwór na śrubę od osłony dłoni. Manetki jak zawsze psikam lakierem i naciągam na kierownicę z już naklejoną wkładką grzewczą. Nie spodziewałem się, że pójdzie to tak gładko. Myślałem, że pady będą miały jednak tendencję do odklejania i podwijania się pod nawlekanym gripem. A tu proszę, doszło wszystko do końca bez problemów. Zakładam i przykręcam handbara na swoje miejsce. Po drugiej stronie robimy wszystko niemal identycznie, z tym, że nie przyklejamy się bezpośrednio na kierownicę, a na plastikowy rollgas. Zostawiamy sobie także wystarczającą ilość przewodu od wkładki, by w żaden sposób nie ograniczać pracy manetką. Porządkujemy przewody od obu wkładek i prowadzimy je do wnętrza czachy, gdzie będą ze sobą połączone w pary. Następnie dodatkową wiązką jedną parę połączymy z ramą motocykla, a drugą złapiemy bezpośrednio pod przełącznik. A propos pstryczka, trzeba sobie znaleźć na niego jakieś ustronne miejsce. My przymocujemy go w obudowie od gniazda zapalniczki, gdzie będzie dość dobrze ukryty przed uszkodzeniami, ale jednocześnie bardzo łatwo dostępny w razie potrzeby skorzystania. Wybieramy miejsce i robimy sobie nieduży otwór dwunasteczką. Wygładzamy krawędzie, żeby przełącznik doszedł
wyszedł nam ładnie na zero, a nie odstawał na strupach. Podłączamy do niego wszystkie niezbędne przewody, czyli obie wkładki oraz obwód, który pójdzie do baterii. Przekładamy przełącznik przez otwór. Jeśli chcemy, to naklejamy metalową plakietkę z zestawu i dajemy nakrętkę kontrującą, która przytrzyma cały przełącznik w miejscu. Mnie się ten wygląd retro i siermiężny przełącznik nawet podobają. Jak komuś nie podchodzi, to jak najbardziej można go sobie zastąpić dowolnym innym albo zamontować chociażby bez tej plakietki, by stał się znacznie mniej oczywisty. Jeśli wybierzemy opcję bezpośredniego zasilania podgrzewanych manetek z akumulatora, to musimy sobie dodatkowo skołować wiązkę z bezpiecznikiem, którą pociągniemy z OXplusa na front do czachy motocykla. W zestawie tego nie ma. Ja wykorzystałem jeden z przewodów w pancerzu od dodatkowych wiązek oświetlenia, które mi zostały po montażu lamp. Wystarczyło tylko zarobić odpowiednie wtyki na końcówkach i poprowadzić go ładnie wewnątrz ramy. Gdy już mamy niezbędne przewody na froncie, pozostaje tylko wszystko ze sobą podłączyć. Zarabiam na wszystkich przewodach odpowiednie gniazda i wtyczki i porządnie zabezpieczam wszystkie połączenia przed zalaniem. Jedna bardzo ważna rzecz, na którą polecam zwrócić szczególną uwagę, to pozycja, w jakiej zainstalujemy ten ceramiczny rezystor. W przypadku ustawienia grzania na poziom niski będzie on osiągał bardzo wysokie temperatury i może nam przysmażyć plastik lub izolację na przewodach, jeśli go wrzucimy byle jak, a nie odizolujemy od reszty bałaganu. Jak już skończymy z podłączaniem wszystkiego, to zanim złożymy front motocykla, robimy oczywiście próbę generalną, czy grzanie działa tak jak powinno. Po włączeniu grzania manetki ładnie łapią temperaturę, prawa klejona na rolgazie znacznie szybciej, lewa klejona na kierownicy potrzebuje kilkukrotnie więcej czasu, żeby dojść na podobny poziom, ale dokładnie tego można się było spodziewać przy tym sposobie montażu. Tak to wygląda na gotowo, manetki są podłączone w sposób nie rzucający się w oczy, przewody upięte z fabrycznymi i puszczone do wnętrza czachy, gdzie są połączone z przełącznikiem i wiązką idącą od akumulatora. W kolejnym LPG mogę Wam oczywiście zdać relację, jak to się sprawdzi w praniu, bo na pewno będę już to wiedział. Kończymy ten temat, zakładając bak i wszystkie plastiki z powrotem na swoje miejsca. Jeszcze jeden mały drobiazg, o którym zapomniał. Drutujemy sobie te nowe manetki, ponieważ na zbyrach zdarzają się czasem takie sytuacje, że samo klejenie po prostu nie wystarcza. Jest to czynność bardzo prosta. Te konkretne gripy mają nawet specjalne korytka na puszczenie drucików. Ja tak samo jak w Enduraku zawijam na dwa razy w dwóch miejscach, skręcam drucik, obcinam nadmiar i końcówkę chowam w gumie, tak by o nic nie zaczepiała. Wymiana oleju z filtrem to jedna z podstawowych i zarazem najprostszych czynności serwisowych w motocyklu, ale jednocześnie taka, na której można zaoszczędzić już całkiem sensowną kwotę, wykonując ją we własnym zakresie. Mam nadzieję, że większość z Was potrafi już to samodzielnie ogarnąć w swojej maszynie. W tym odcinku zrobimy sobie szybki serwis olejowy trzech motocykli, zaczynając od dużego KTM-a. Po zdjęciu płyty spod silnika odpaliłem na trochę maszynę, żeby złapała temperaturę, wykręciłem wszystkie śruby spustowe i usunąłem stary filtr oleju. Teraz dokładnie czyszczę wszystkie koszyczki i magnesy znajdujące się przy śrubach spustowych. Biorę nowy filtr i bańkę świeżego oleju. Zostawiłem motocykl na kilka godzin, żeby stary olej mógł się spokojnie wykapać. W międzyczasie wyczyściłem także wszystkie gniazda i gwinty. Teraz wkręcam śruby spustowe i dokręcam je kluczem dynamometrycznym z siłą zalecaną przez producenta. Dobieram nową uszczelkę pod dekielek filtra oleju. Zakładam ją i smaruję odrobiną świeżego oleju. Nowy filtr zakładam na mokrą, czyli przed włożeniem wypełniam go świeżym olejem. Instaluję nowy filtr, dekluję i przykręcam śrubki małym kluczem dynamometrycznym. Dokładnie czyszczę rejon, tak bym przy sprawdzaniu szczelności nie miał wątpliwości, czy coś pociekło, czy nie. Odkręcam korek i zgodnie z zaleceniem producenta wlewam pierwszą część oleju, czyli 3 litry. Zakręcam korek, odpalam maszynę i sprawdzam szczelność wszystkich rzeczy, które odkręcałem. Nie ma żadnego problemu, także dolewamy resztę oleju, w tym przypadku będzie to jeszcze 600 ml, po czym znowu odpalam na chwilę maszynę, gaszę, czekam chwilę, aż olej spłynie i sprawdzam jego poziom. Powtarzam te czynności, aż będę przy ostatniej kresce na miarce. Poziom oleju sprawdzamy oczywiście, gdy motocykl mamy ustawiany całkowicie w pionie i zdjęty spod nośnika, ale mam nadzieję, że większości z Was tego mówić nie trzeba. Po wszystkim zakładamy płytę i przechodzimy do następnego motocykla. Motorek mamy już zagrzany, także podkładamy naczynko, do którego będziemy zlewać olej. W silnikach CP2 i CP3, czyli prawie we wszystkich MTK-ach, XSR-ach, TNR-ce, R7-ce i tak dalej, wymiana oleju jest dziecinnie prosta, mamy tylko jedną śrubę spustową i nakręcany filtr zewnętrzny. Yamaha zaleca w instrukcji odkręcenie korka wlewu, a później korka spustowego oleju, chyba żeby zrobić przeciąg w silniku. W każdym razie zlewamy olej i odkręcamy również stary filterek. Ja korzystam z nasadki do filtru, ale wykręcić go można dosłownie byle czym, ponieważ i tak idzie do
do utylizacji. Jak stara oliwa się nam już dobrze wykapie, czyścimy gniazdo śruby spustowej oraz filtra oleju, tak by płaszczyzny, do których będziemy się dociskać nowymi uszczelkami, były gładziutkie, a nie na przykład umazane w starym oleju z piachem. Bierzemy nowy filtr, olej i dobieramy nową miedzianą podkładkę pod śrubę spustową. Wkręcamy śrubę na swoje miejsce, uszczelkę filtra smarujemy odrobiną świeżego oleju i przykręcamy go do silnika. Ja zapinam nakładkę na klucz dynamometryczny, żeby dać dokładnie tyle newtonów, ile wymyśliła sobie Yamaha, aczkolwiek całymi latami przykręcałem je po prostu ręką z umiarkowaną siłą i też nie było nigdy żadnego problemu. Oznaczam sobie na bańce, do jakiego poziomu mam zalecaną ilość nowego oleju, następnie przewracam nogą bańkę z olejem, wylewając jego bliżej nieokreśloną ilość na podłogę i wracam z powrotem do wyznaczenia sobie prawidłowej ilości. Ostatnie dwa kroki są oczywiście całkowicie opcjonalne. Wlewam ile trzeba i jak już mam prawie wszystko, to zamykam korek, odpalam na chwilę maszynę, sprawdzam szczelność na śrubie i filtrze, gaszę, pozwalam olejowi spłynąć i sprawdzam jego poziom. Dolewam oliwki, dopóki nie znajdę się w górnej granicy oczka. Jeśli lubicie sobie trochę pogumować, to nie zaszkodzi, jak zadbacie o nieco wyższy poziom oleju niż książkowy. Pora zajrzeć do airboxa, także zdejmujemy kanapę, odkręcamy boczne owiewki. Przy okazji podłączamy sobie bateryjkę do ładowania. Odpinamy plastikową osłonkę. Odkręcamy cztery śruby trzymające bak, dwie środkowe i po jednej po bokach. Unosimy bak do góry i tam w tej szczelince odpinamy dwa gumowe węże, przewód paliwowy i jedną kostkę. Bak się już niczego nie trzyma, także go zdejmujemy. Wyciągamy przewody z uchwytu i wysuwamy komputer z jego miejsca na pokrywie. Naklejka od Adama przypomniała mi, że muszę wreszcie do niego skoczyć na zmianę parametrów funkcji Launch Control. Jeśli ktoś z Was też robił lub będzie robił podobny pakiet Race Tools, to od razu sobie ustawcie dużo wyższą prędkość rozłączania kontroli startu niż domyślne 25 km na godzinę. Przy ustawieniu domyślnym Launch Control nie jest w stanie spełniać swojej funkcji, bo rozłącza się niemal natychmiast po starcie i koło i tak leci do góry. Nie ma szans zrobić z tym lepszego czasu startu niż normalnie ręcznie. Zaraz się do niego wybiorę, zrobię kilka prób i spróbuję to ustawić tak, by rzeczywiście dawało jakiś sensowny rezultat. Wątpię, że z jakimkolwiek Launch Control da się robić czasy lepsze niż z ręki, ale jest to na pewno ciekawy bajer i świetna zabawa. Wykręcam wszystkie śrubki pokrywy airboxa. Zdejmuję dekielek, w środku ładnie i czysto. Sam filtr też nie jest w złym stanie, chociaż lekko przykurzony i siedzi w nim trochę robactwa. W przeciwieństwie do filtrów papierowych, to są filtry wielokrotnego użytku, także zabieramy go na dokładne mycie płynem do filtru. Po kąpieli bardzo ładnie nam przejrzał, do ręcznego wyjęcia zostało nam jedynie jeszcze tylko kilka większych kawałków mięska. Odkładamy go na grzejnik do całkowitego wyschnięcia. Gdy jest już gotowy, nasączam go olejem i odkładam na jakiś czas, by sobie odparował. Pozostaje nam już tylko obsadzenie filtra na swoim miejscu, zamknięcie i przykręcenie pokrywy, zamocowanie komputera, założenie baku, podłączenie dolnych przewodów, przykręcenie śrub i założenie górnego i bocznych plastików. Jakby ktoś przypadkiem jeszcze nie miał dość wymian olejów i filtrów, to mam dla nich świetną niespodziankę. Została nam jeszcze do obskoczenia huśka i ktoś to musi zrobić. Na szczęście w kozie jest to krótki proces, bo do zdjęcia jest tylko płyta. Do wykręcenia mamy trzy śruby spustowe, jedna od spodu i dwie z boku. Odkręcamy też pokrywkę filtra i go wyciągamy. Czyszczę wszystkie elementy, zmieniam uszczelki i przykręcam śruby na swoje miejsca. Czyszczę komorę filtra, na pokrywkę zakładam nową uszczelkę i daję odrobinę świeżego oleju. Wszystkie filtry zakładamy dzisiaj na mokro, to i tutaj zrobimy tak samo. Nalewam świeże oliwy w ilości określonej przez producenta, odpalam maszynę. Sprawdzam, czy ma wszędzie sucho, weryfikuję i uzupełniam poziom oleju, tak by być w górnej granicy oczka. Z dostaniem się do filtra na szczęście w endurakach nie ma najmniejszego problemu. Ściągamy po prostu jeden plastik i gotowe. Filterek bywał już wizualnie dużo gorzej uwalony, ale chcę go przy okazji serwisu i tak odświeżyć, bo jest po dwóch wyjazdach na kopalnię. Tam nie ma tyle syfu w sensie liści, robactwa, patyków i tak dalej, ale za to bardzo mocno się kurzy i pyli. Tak siak czy owak, ta sama śpiewka co zawsze, czyli dokładnie piorę filterek w płynie, później jeszcze wodą z jakimś Ludwikiem, zostawiam do całkowitego wyschnięcia, solidnie nasączam i wyciskam, daję mu odparować i zakładam z powrotem do maszyny.
Tak jak wspominałem we wstępie, musimy troszkę przeczyścić rolgas, ponieważ manetka zaczyna wolniej odbijać. Nie jest to oczywiście nic dziwnego w motocyklu, którego manetki są często wbijane w piach i ziemię. Odkręcam handbara, rozkręcam obudowę, odpuszczam linki i wyciągam manetkę z rolgazem. Dokładnie czyszczę wnętrze i kierownicę z piachu. Linki nie chodzą źle, ale jak już je mamy wyciągnięte, to szkoda by ich było również nie psiknąć. Zabieg pomógł, manetka chodzi znowu płynnie, bez zgrzytów i odbija tak jak powinna. Do chu skwarny wrzucamy te czarne zety z dużego KTM-a. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, ponieważ jest to czynność krok po kroku identyczna jak ta, którą robiliśmy dosłownie przed momentem w drugim motocyklu. Jedyny drobiazg, który chciałbym podpowiedzieć osobom, które mają problem z ponownym obsadzeniem sprężyn, to że można sobie troszkę ten zabieg ułatwić albo opaską zaciskową, albo drucikiem. Ściskamy sprężynę, łapiemy drucikiem w pozycji ściśniętej i możemy ją zakładać bez ciągłego ściskania szczypcami. Przez ostatnie 10 lat jazdy ściochrałem już chyba wszystkie możliwe rodzaje strojów motocyklowych, no może oprócz hipsterskich koszul motocyklowych i farmazonów typu leginsy motocyklowe. Zaczynałem od jeansów motocyklowych, czyli różnych spodni z ochraniaczami na kolana i biodra, zrobionych ze wzmacnianej tkaniny, bardziej odpornej na przecieranie niż zwykłe jeansy z półki. Później zaczęły się udziały w szkoleniach na torach, samodzielne wypady na track day'e i różnego typu ćwiczenia na placach, więc siłą rzeczy pojawiły się pierwsze skórzane kombiaki. W międzyczasie było też kilka kompletów odzieży turystycznej i takiej uniwersalnej wielowarstwowej, jak i takiej na konkretne pory roku. Po kilku kolejnych latach dołożyliśmy motocykle enduro, żeby ogarnąć podstawy śmigania po zbyrach, zanim będziemy tam zabierać maszyny ważące po ćwierć tony, które po jakimś czasie również trafiły do naszych garaży. Nauka jazdy i jazda w terenie to zupełnie inna para kaloszy i o ile na szkoleniach torowych czy placach wywrotki i gleby nie są czymś mega rzadkim i wyjątkowym, o tyle w terenie jest to zasadniczo codzienność. W dżinsach i spodniach motocyklowych z tkaniny zawsze są bardzo proste ochraniacze, mające spełniać zasadniczo tylko jedno zadanie – rozpraszanie siły uderzenia w razie upadku. Nie jest to oczywiście wszystko jedno, co tam siedzi i nawet przy zakupie takich gaci do kręcenia się w koło komina warto rzucić okiem, co tam producent upycha. Zdecydowanie nie polecam wyboru na ślepo i liczenie później, że włożona przez producenta na kolana gąbka z opakowania po telewizorze cokolwiek nam da. Nie będę tu przyciągał całej garderoby, ale złapałem kilka rzeczy, które były najbliżej pod ręką i tak, w spodniach Trilobite mamy na przykład takie trzywarstwowe gąbki. Na pierwszy rzut oka wygląda to marnie, ale producent twierdzi, że materiał Nitrex rozprasza energię tak samo lub nawet lepiej niż niektóre większe i cięższe ochraniacze. W takich gąbkach się nigdy nie przewróciłem, także nie wypowiem się, jak to wygląda w praniu. Z kolei na przykład w spodniach Rebel Horn znajdziemy większe ochraniacze Sastek, czyli robione z miękkiej pianki Visco. W jednoczęściowym kombiaku Speedy z górnej półki znajdziemy jeszcze większe ochraniacze włoskiej firmy Beta, które schodzą dodatkowo sporo niżej na golej. W tego typu ochraniaczach przewracałem się na twardych nawierzchniach przy niedużych prędkościach wielokrotnie i było ok. Ja z jeansami motocyklowymi i odzieżą turystyczną miałem przeważnie taki problem, że te ochraniacze leżą na kolanie dość luźno i o ile nie dobierasz sobie ciuchów, które będą cię opinały jak sznurek szynkę, to jest szansa, że przy glebie się po prostu poprzesuwają. Inna sprawa, że takie ochraniacze w żaden sposób nie chronią przed jakimkolwiek innym urazem niż uderzenie. Po przesiadce na motocykle terenowym szybciutko się okazało, że taka ochrona kolan kompletnie się nie nadaje do tego, co tam robimy. Na początku wykorzystywałem pod spodniami takie osobne ochraniacze, które można lepiej dopasować do nogi paskami na rzepy i które zostają na miejscu. Zewnętrzna część to twarda skorupa, wewnątrz jest miękka pianka i wyściółka. Na bokach kolan mają jakieś zabawkowe gąbeczki, nie dające zbyt wiele, ale chyba lepsze to niż nic. W każdym razie nie dawały żadnych podstaw, żeby czuć się w nich w miarę pewnie. Jak się okazało, że na zbyrach odwalamy coraz lepsze numery i kolanka dostają dobrze po tyłku, to postanowiłem zainwestować w coś bardziej odpowiedniego na takie okazje. Przejrzałem oferty niemal wszystkich ochraniaczy kolan dostępnych na rynku, nieśmiało zerkając także na recenzję kilku Ortez, gdzie zostałem trochę zniechęcony podkreślanym wszędzie dyskomfortem, jaki one powodują. Byłem przekonany, że jest to sprzęt typowo na krótkie treningi, dający maksymalną ochronę, ale nie nadający się do normalnego użytkowania. My nie używamy takich ochraniaczy tylko na kilku godzinach wypadach na enduraki, tylko przede wszystkim na kilkudniowych wyjazdach na dużych krowach, gdzie dziennie spędzamy w tym sprzęcie po kilkanaście godzin. Szukałem i szukałem, koniec końcem wybrałem takie niby Ortezy, ale nie do końca Ortezy. Można chyba prędzej powiedzieć zaawansowane ochraniacze przypominające Ortezy, których jednym z punktów sprzedażowych jest komfort użytkowania, czyli Z-frame'y. Są paski, które coś tam na pewno dają i jest kupa plastiku chroniąca przed uderzeniem bardzo dużą część nogi. Ale to nie trzyma i nie stabilizuje kolana w żaden sposób, tak jak robi to Orteza. Mają cienką wyściółkę, kilka dziwnych punktów ucisku i wbrew temu, co mówi oferta, na pewno nie podawałbym, że ich mocną stroną jest komfort i wygoda. Są bardziej jak taka po prostu duża plastikowa zbroja,
zbroja zakładana na kolano. Jako ciekawostkę mogę dodać, że można sobie nimi także przy ubieraniu przyszczypnąć palec, co zdarzyło mi się 2-3 razy na 3 sezony użytkowania, pomimo tego, że o tym wiedziałem. Śmigałem w tym wszędzie od połowy 2020 roku prawie do końca 2023. Mimo lekkiego dyskomfortu użytkowania, ciągłemu opadaniu ochraniaczy, niezależnie od tego, jak mocno lub lekko bym ich nie zapiął i czy zakładałem pod nie te specjalne getry czy nie, to byłem z nich w miarę zadowolony. Przyzwyczaiłem się do ich mankamentów, bo zdarzyło się wiele sytuacji, kiedy skutecznie ochroniły kolana przed uderzeniami, a to jest przecież ich główne zadanie. Jako że przez te ostatnie lata poza asfaltem zaczęliśmy spędzać coraz więcej czasu, szczególnie na tych ciężkich krowach i co ważne, miałem już sytuację, że rzepkę przesuwałem sobie ręcznie z boku kolana z powrotem na środek, to pod koniec ubiegłego roku postanowiłem zrobić rzecz jak na mnie nietypową i jednak nie czekać, aż pozrywam więzadła, tylko zainwestować w te kolana przed czasem. Nawet jeśli ma to być jeszcze bardziej niewygodne niż te Z-frame'y. Po przeczytaniu wielu opinii, dyskusji i obejrzeniu niezdrowej ilości filmów na temat Ortez, wybrałem firmę POD, konkretnie model K8, podczas zakupu którego wypatrzyłem, że dystrybutorem jest firma Dobre Sklepy Motocyklowe, gdzie znam jedną bardzo fajną panią, także podbiłem na bajerę, czemu to takie drogie i swoimi niebywałymi umiejętnościami negocjacyjnymi stargowałem cenę na 0 zł. Także serdeczne pozdrowienia i podziękowania dla Martyny oraz całej ekipy DSM za przysłanie tych Ortez na testy. To, co mogę Wam na pewno powiedzieć o takim sprzęcie, nawet już po pierwszych kilku miesiącach użytkowania, to, że ogromna szkoda, że nie ma nigdzie filmu, gdzie ktoś by mi wcześniej powiedział, że to jest wygodniejsze w użytkowaniu niż te Z-frame'y. Oczywiście to jest Orteza, więc też czuję się ją na nodze i po całym dniu, jakaby ta Orteza nie była, i tak ma się ochotę ją zdjąć, ale po tym, do czego byłem przyzwyczajony, robię w tym dniówki bez żadnego problemu. W przeciwieństwie do Z-frame'ów, ten sprzęt można i nawet trzeba bardzo dobrze poustawiać pod swoje kolana. Są do tego przeróżne wkładki, podkładki i tak dalej. Jeśli zrobimy to prawidłowo, to Orteza oprócz ochrony przed uderzeniami trzyma i stabilizuje nam kolano, dając wsparcie w sytuacjach niebezpiecznie obciążających nasze więzadła lub zagrażających przeprostem kolana. Dla sprawdzenia zainstalowałem także dodatkowe gumki, które amortyzują zbliżanie się nogi do pełnego wyprostu i chyba nawet delikatnie ograniczają ostateczny kąt, jaki możemy z nimi osiągnąć. To, co jeszcze od razu zauważyłem, to, że po kilku godzinach jazdy nie muszę ich co chwilę podciągać do góry i ciągle poprawiać, ponieważ nie opuszczałem się samoczynnie na nodze. Nie będę Wam opowiadał o jakichś tam syntetycznych więzadłach, bo się na tym nie znam. To sobie możecie wszystko przeczytać i zobaczyć, tak jak ja, na stronie producenta. To, co dla mnie najważniejsze, to, że zapewniają jeden z najwyższych poziomów ochrony kolan podczas ryzykownych aktywności i głupich pomysłów, a jednocześnie po prostu da się z nimi żyć. Uderzeń w nich było dopiero kilka, jak na razie 0 śladów na Ortezach, jak i na moich kolanach. Jeśli tylko będziecie chcieli, mogę Wam oczywiście zdać dodatkową pełną relację z długoterminowego użytkowania w odcinku LPG na koniec tego sezonu, bo coś mi mówi, że w tym roku przydadzą się jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Na tym kończymy ten odcinek LPG. Życzę Wam wszystkim kolejnego pięknego i udanego sezonu oraz jak najmniej awarii sprzętu i czasu spędzonego przy naprawach. Wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczyska niebawem. Czarne i szybkie, Luczyn, dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.